Dzień dobry, moi kochani, z tej strony Mr. Chomsky. Zapraszam was na następny odcinek, a właściwie drugi odcinek naszej serii z Momodora Głodomora, Revir Under the Moonlight. Trochę czasu minęło od pierwszego odcinka, ale oczywiście to jest wszystko, że tak powiem. O, halo, proszę mnie nie bombić. Pan dostał poisona. Ja tutaj sobie wziąłem kasztana na japę. I tutaj mamy pierwszego NPC-a, z którym który w sumie jest takie małe przywiązanie do tego NPC-a. I w sumie no z troski za to, że nie wyglądamy jak ani rycerz, ani nic, no myślę, że jesteśmy typowym cywilem i daje nam sugestie, byśmy szukali schronienia. No i jest rycerzem w usługach tego królestwa i ma na imię Kat. Kat. No i nas wybrechtała paruba. No, ale się nie dziwmy, no. Królowa tego królestwa to taka toksyczna kurwa, że tak powiem. Hehe, toksyczna. Rozumiecie żart? Ona jest przeklęta. Nieśmieszne. Nie pasują takie teksty do humoru gry, więc powinienem się zamknąć. No nie! Pies mnie dziabnął w dupę! No nyga! No tak się nie robi, nie. Ja ładuję łuk, zaraz przestrzelę gościowi kolano i będzie. Później będę musiał sobie zdobyć item, który działa jak magnes. Na muni, że tak powiem. Kasiorkę będzie mi zgarniało. Dobra, ale nie, naprawdę, ja muszę powiedzieć, że grafika w tej grze i płynność animacji jest po prostu przepiękna. Tym bardziej, że stylistyka jest taka 16-bitowa. Klimat bardzo Bloodborne'owy, co też jest na plus tej gry. Ale gameplay taki ciut kasylwaniowy i metroidowy, co też jest dobre. O, Magnet Stone to jest ten item, który pozwala nam przyciągać nasze munisy. No i tutaj pokażę wam przykład. Muni do mnie. Pieniążki zawsze są w cenie. Pieniądze zawsze są dobre, zawsze się przydadzą. I lecimy na dół. Czemu lecimy na dół? No bo nie na górę. Tutaj mamy skarb, który opłacałoby się wziąć. Zawsze się opłaca skarby brać. Chyba, że to są mimiki, ale z tego co pamiętam, to tutaj mimików nie ma. Tą postacią są nawet ciekawe smaczki, jeśli chodzi o rozmowę między postaciami, bo później tą postać spotykamy w kilku miejscach i my pomagamy tej postaci, że tak powiem, pomagamy. Po prostu rozmawiamy z tą postacią i możemy ją spotkać w kilku różnych lokacjach. I po prostu w sumie widać, że ta postać się o nas martwi w pewien sposób, co sprawia, że no, przywiązujemy się do tej postaci, z którą aktualnie rozmawiamy. I daje nawet nam ostrzeżenie, że to miejsce nie jest już bezpieczne i przyjazne, co według mnie jest naprawdę rzeczą, która naprawdę sprawia, że postacie, mimo że
w grach takich oldschoolowych i oldschoolowo stylizowanych mają taką głębię przyjemną, która występowała w grach. I powiem szczerze, że fajnie jest się tak przywiązać do tych postaci. Tak, tutaj mamy save point. Tak, idziemy do sklepu. Co możemy kupić? Co to dawało? A, tak, to jest dobre. To też jest ok, ale na bossów się nie bardzo przydaje. Chyba że na tym trybie trudności, na tym poziomie trudności, gdzie walka z bossem opiera się tak naprawdę na perfect runie i nie można dać się uderzyć. Jeśli chce się oczywiście zdobyć item, nie? No, tutaj się dałem zabić znowu jak gnój, ale trudno. No, to jest taka seria, w której naprawdę dużo będę umierał. Tak jak to by było, jakbym grał w Dark Soulsa. Chwila. Perła Edei. Sobie zapiszę, żebym nie musiał już zapierdzielać z powrotem tak bardzo. I tak, tutaj damy Clarity Shard. Sobie tutaj oświetlę całe otoczenie. Tutaj trochę nam się otworzyło. Tutaj otworzyliśmy klatkę tego szkieletora, spóki skery skeleton, który został tu uwięziony i stracił całą nadzieję. No i oczywiście Ebola mu się uaktywnia za każdym razem, jak rozmawia. No i szuka dalej swojej żony. Marli dawno temu i no. Kurde, pomyślisz, że gość jest martwy. Gościu, nie kaszlaj na mnie, bo będę miał ebolę i umrę na ostatecznym bosie, pomimo wszystkich moich starań. No nie wiem, liść wciągnie wszystko. Wciągnę wszystko jak koks. Się, kto by brał koks w tych czasach? Chyba koksy! Proszę, musisz znaleźć... Ciekawostka, nie wyciągniemy go z tej celi. Ale z drugiej strony szkoda gościa, bo... no... Niestety nie uda się go uwolnić, przynajmniej jak ja grałem, to nie dało się gościa uwolnić. I tutaj się cofam po to, żeby zresetować ilość tych shardów, które nam oświetlają całą mapę. Dobra, tutaj sobie oświecę. Jestem człowiekiem inteligentnym i oświeconym. Może nie aż tak bardzo, jak się wydaje, ale jestem. Coś tam jest. No i tutaj dzwonek popsuty. I mnie na hita zdjęło. Ubeki zasrane, pieprzone, nigeryjskie pomioty. Dobra, trudno, no, będę musiał pokonać tą gnidę na dystans, czyli w sumie tak jak powinienem na samym początku. I dostałem klątwę, fuck yeah, nigga!
tam hajsu dostałem, ale klątwa nadal trwa. Tam się nie dostanę, to la 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 la. Dobra, sobie użyję mojego kasztanowego Estusa. Estusu. Nie wiem, czy to się w ogóle odmienia. Estus. Bo to w sumie nie jest nawet angielski, to jest nazwa własna. Estus. O, pamiętam to. Pamiętam to, to doskonale. Spiralne ostrza zniszczenia, destrukcji, żalu, bólu i męki przez uotwarte. I no tak, zapomniałem, że klucz jest potrzebny. Garden key. Nyga! No dobra, przynajmniej trochę backtrackingu. No, przypomniałem sobie kilka rzeczy. Dobra. A to. Oczywiście nie ma tutaj żadnego zbiornika tlenu. O! Widzicie tą wielką meduzę? To jest szansa na to, że ta meduza się pokaże w pokoju, jest bardzo niska. Bardzo niska szansa, że ta meduza się pojawi. Więc to oznacza, że mamy szczęście i prawdopodobnie gra nam mówi, że uda nam się przejść tą grę i nie będę lamił jak ostatnia ciota. Ale oczywiście w płomień wszedłem. No tutaj się nie dostaniemy. Na to wygląda. Bym musiał odblokować coś, co odblokujemy dopiero w późniejszych etapach gry. Ten item będzie naprawdę very good, very useful stuff item. To w sumie, który pozwoli nam się dostać przez te małe wyrwy. A co to jest za item dokładnie, to się dowiecie wkrótce. Na początku myślałem, że te fale ryb, to one mnie będą atakować czy coś, ale to po prostu taki element tła, co mnie ciut uspokoiło, jak za pierwszym razem grałem. No, freely nigga! Wpaść w coś takiego. Tu jest garden key, okej, okay. Teraz możemy się cofnąć do tamtego miejsca, gdzie tak przeszedłem i musiałem zrobić backtracking, ale to w sumie wychodzi nawet na plus. Przynajmniej trochę eksploracji. Eksploracji nigdy za wiele. Pod selectem ogólnie mam minimapę. Co. O! Następna meduza. No widzicie, ta gra twierdzi, że mam. Ta gra uważa, że mam naprawdę spore szczęście. Ale to naprawdę, czy mam takie szczęście, zobaczymy przy maturach. To nie jest śmieszne. To będzie straszne. Ale cóż, no. Będzie wolne, będzie zabawa, będzie codzienne nagrywanie i naprawdę będzie wszystkiego w lui. Dużo prawilności, dużo zajebistości, prowadzenie poziom 10. Aktualnie. O, kocham ten poziom, kocham Memorial Park. Ludzie, to jest po prostu świat, który kocham. Kocham Memorial Park. Mój przyjaciel, który mi, że tak powiem, zgiftował tą grę, wie o tym doskonale, że ja tą grę kocham. Kocham tą grę tak bardzo, jak ja kocham Dark Soulsa, kocham Dark Clouda, kocham Haka.
Oczywiście nie kocham hakowania, ale seria .hack jest po prostu czymś pięknym. Głupia mucha! Spierdzielaj, bo cię pacnę z liścia. W sumie pacnąłem już ją z liścia. Nieśmieszne żarty, tak bardzo skuteczne. Tutaj sobie pozwoliłem lekko skrócić drogę, bo tutaj mamy checkpoint. No i sklepiarkę, Jezu. O! Dalperl jest itemem, który daje jeszcze większą statystykę poisona na broni, co sprawia, że rekcenie przeciwników jest jeszcze prostsze. No i magnes nam ściąga hajsy. Tutaj mamy co? Bellflower. Mamy więcej, że tak powiem, naszych wspaniałych i kochanych Estusu kasztanów. I ogólnie tutaj trochę będzie niestety grindowania, jeśli chodzi o Dalperl. Ale zanim to zrobimy, troszkę jeszcze zdobędziemy, jeszcze trochę porobimy eksploracji tego obszaru, bo naprawdę ten obszar jest wspaniały pod względem ogólnie sposobu, jak został stworzony i designu tego wszystkiego. To jestem po prostu w niebo wzięty przez to, jak twórcy Momodory to wszystko wymyślili. I jak widzicie, to jest ten nasz mościpan, który choruje na ebolę i spotkał się z jego martwą żoną Seliką. Selika, to imię trochę przypomina... To imię jest trochę takie, no... Przypomina mi o jednej z ważnych postaci w BlazBlue Chrono Fantasma. Nie chcę nic mówić. Flanagan. Czyli mój dobry przyjacielu. Co ja potrzebowałem, żeby tamte coś otworzyć, zniszczyć? O, i tutaj mamy subquesta, który pozwala na... Znaczy subquest, który polega na zdobywaniu robaków. Ale ja nie wiem, jak mam te robaki zdobywać i... To jest prawdziwą nagrodą za to. I uważajcie, bo ta woda nic w sobie nie kryje poza śmiercią. Tutaj mamy jeden mały. Ja tego. Nigdy tego psa nie jestem w stanie zauważyć. No kurde, no. Tutaj potrzebny będzie windbox. W tym miejscu nie byłem, ale on jest powiązany z tym pierwszym miastem. I jak widzę, zrobiłem tą mapę od tyłu. Jestem zdziwiony, że ja tą mapę robię od tyłu. Znaczy ten segment. A, i tutaj jest mini boss, więc... na razie wolę się cofnąć. Patrzcie, ile ja mam tych orbów. Wygląda na to, że nieprzyjazna gra dzieciom. Nie polecam tej gry wszystkim tym, którzy na widok samych cyfr
mają kisiel w gaciach. Tak, to jest to, to jest piękne, to jest miejsce prowadzące do zarąbistego miejsca. Tak, gość powiedział, żebyśmy nie podchodzili, ale po chwili zmienił swój stosunek do nas ze względu na to, że zauważył, że jeszcze mamy tą samą świadomość tego, kim jesteśmy i czym jesteśmy w ogóle. I mistrzyni tego gościa mieszka w sanktuarium i jest otoczona kotami. Brzmi interesująco. I ogólnie te zakonnice mówią nam, że nasz pan jest miłościwy i takie tam bla bla bla, typowe, typowe takie gadanie. Oddałem trochę munisów, no trzeba wspomagać, godne tego instytucje i ogólnie być prawilnym ziomeczkiem dla tych, co chcą dobrze. Problem jest taki, że będą tutaj, będą takie tutaj ciekawe rzeczy, które sprawią, że po prostu wasz mózg eksploduje od nadmiaru zajebistości, jaka kryje się pod niektórymi aspektami. A, i to była bomba, która miała Kers. No dobra, no, ale cóż, trochę mapy zwiedziliśmy, bossa żadnego nie było. Ale cóż, mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam was na następne odcinki z tej serii Momodora Revir Under the Moonlight. Z tej strony był Chomsky i zobaczymy się w następnym odcinku. Na razie i cześć!